Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Szkoła Chmielu. W zupełnie innym filmie niż dotychczas, mianowicie nie będziemy dzisiaj ważyć piwa. Dzisiaj postanowiłem poszerzyć działalność kanału o inne domowe wyroby. Oczywiście będą to filmiki, które występują sporadycznie, rzadko, raz na jakiś czas. No i będę pokazywał, jak robię różne ciekawe inne wyroby właśnie w domu. No i co? Na pierwszy rzut pójdzie sobie domowy chlebek. Co potrzebujemy do wyrobu domowego chleba? Możemy robić go na drożdżach, standardowo, tak jak większość ludzi sobie gdzieś tam to robi. To jako piwowar domowy do różnych drożdży ciekawych mam dostęp, ale postanowiłem zrobić chleb na zakwasie. I na początek trzeba sobie wyhodować taki zakwas. Trzeba sobie do tego przygotować mąkę żytnią, najlepiej jakąś chlebową, i ciepłą wodę oraz słoiczek. Najlepiej litrowy, w moim przypadku najlepiej litrowy się właśnie słoiczek sprawdza. I do takiego litrowego słoiczka wsypuję jakieś dwie czubate łyżki mąki, to jest w okolicach 50 gram, i dolewam 50 ml wody. Mieszam to, przykrywam folią spożywczą i zostawiam na 24 godziny. Po 24 godzinach dosypuję kolejną porcję mąki w takiej samej ilości, wody, ponownie mieszam i zostawiam na kolejną dobę. I powtarzam to 3 do 5 razy. W granicach 4 razu już będziemy mieli pełny słoik, może 5, zależy jaki ten słoik dokładnie weźmiecie. Ja miałem taki jakiś nie do końca litrowy i przy 4 razie już miałem praktycznie pełno tego zakwasu. Ten zakwas sobie pracuje. No i kolejnym etapem jest przygotowanie samego chlebka. Najprostszą taką metodą, którą sobie gdzieś wypracowałem w trakcie mojej przygody właśnie z wypiekami domowymi, jest taka, że biorę sobie miskę, do miski wlewam mniej więcej połowę objętości tego zakwasu, którą mam, i dosypuję 150 g mąki żytniej, takiej tej chlebowej, takiej samej jak robiłem z zakwasu, i wlewam 100-150 ml ciepłej wody. W zależności od tego, w jakiej konsystencji mam ten zakwas, czy on jest troszeczkę rzadszy, czy gęstszy, staram się w każdym razie uzyskać taką nie za gęstą maś, taka żeby się w miarę przelewała, ale żeby jednocześnie była dość gęsta. Nie może być to taka zbita, zwarta masa, musi być troszeczkę nawodnista. I w tej misce mieszam to dokładnie i zostawiam to na 12 godzin, no z reguły na noc, albo nastawiam rano, a wieczorem piekę chlebek. I przykrywamy to jakąś ściereczką, pieluchą tetrową czy folią spożywczą, zostawiamy to na 12 godzin. Po 12 godzinach dodaję 350 g mąki już pszennej, albo 400 g mąki pszennej, w zależności od tego, jaką sobie foremkę wybierzecie. Znowu, konsystencja tutaj już musi być bardziej klejąca, już musi być bardziej zbita. Ja tego nie wyrabiam rękami, tylko taką silikonową łopatką. I do tej mąki dolewam 300 ml znowu takiej letniej ciepłej wody. Mieszam to dokładnie i przekładam do wyłożonej papierem foremki. Jak już mam to przygotowane, to odstawiam to na około 2 do 3 godzin, znowu pod ściereczką przykryte. To sobie wyrasta. I jak ten chlebek tak przynajmniej 1/3 swojej objętości zwiększy, widzę, że jest wyrósł. Ja tak z reguły do 2/3 wysokości wypełniam foremkę, i w momencie, kiedy ta foremka już jest prawie pełna, przystępujemy do pieczenia. Piekarnik uruchamiam na góra-dół bez termoobiegu. Ruszt ustawiam tak, żeby foremka była centralnie na środku wysokości piekarnika. Ustawiam go na 210 stopni i do zimnego piekarnika wkładam właśnie foremkę, i od tego momentu mierzę równo godzinę. Po godzinie wyciągam chlebek, wyciągam go na kratkę, ściągam od razu papier i daję mu poleżeć no z reguły 2-3 godziny, jak nie całą noc, w zależności właśnie czy piekę chleb rano, czy wieczorem. Z reguły robię to wieczorem, więc zostawiam go na całą noc i rano mamy pyszny chlebek do zjedzenia. Bardzo prosty przepis, prosty w wykonaniu, szybki w wykonaniu, także polecam jak najbardziej wszystkim.